Wioletta Grzegorzewska, Postój. Sierpniowa pielgrzymka na Jasną Górę. Kobiety podmywają się w bajorku za drzewami. Ministrant, który niesie na plecach jako pokutę zielony sztandar parafii świętego Antoniego, uważa, że ich łona pachną świeżym chlebem. Siedzę na drewnianym wozie z prowiantem. W plecakach gotują się konserwy i pomidory. Pszczoły giną w uśpionych trąbkach strażaków. Czytała Anna Gajewska. Wolnelektury.pl. Zostań naszym przyjacielem.